Dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem tarocistką Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Na kanale mam tutaj różną tematykę. Mam horoskopy, mam również aspekty numerologiczne tutaj poruszone, naukę tarota, ale także Wasze pytania, moje odpowiedzi, czyli Wy wysyłacie SMS-y, a w tej serii właśnie Wasze pytania, moje odpowiedzi otrzymujecie wskazówki od kart. Więcej informacji na ten temat również tutaj na dole i tu kilka playlist Wam przedstawię. Dzisiejsze zagadnienie to, jak już po tytule widzicie, karmiczne związki. Bliźniacze płomienie i bratnie dusze. Chciałabym te trzy kwestie poruszyć. Mam nadzieję, że ten filmik rozjaśni Wam małe co nieco, ale także pamiętajcie o tym, że te informacje, które są tutaj zawarte w tym filmiku, są moją perspektywą, ale też i zebranym doświadczeniem interpretacyjnym. Są tutaj te podstawy, które jak najbardziej będziecie mogli sobie odnaleźć gdziekolwiek w internecie czy też w literaturze. Ja jednak chciałabym pewne rzeczy nakreślić tak, jak ja to widzę. Możecie się z tymi informacjami zgodzić, ale również i niekoniecznie. Pamiętajcie o tym, że każdy, kto niesie jakąś informację, wkłada tutaj element minimalnego, ale zawsze subiektywnego patrzenia, i tutaj też to subiektywne patrzenie będzie się wkradało świadomie, bo świadomie, ale jednak będzie. Miejcie też to na uwadze. Zatem karmiczne związki. Jeżeli chodzi o kwestie karmicznych związków, karmiczne związki, czymże one są? Zacznijmy od tego, czym jest karma. Karma jest sumą naszych doświadczeń, które wygenerowały pewne historie, które mamy do przepracowania. Zatem, jak się nosimy w obecnym wcieleniu, tak w kolejnym będziemy przepracowywać mniej lub więcej. Dlatego też warto już dzisiaj pracować także na kolejne wcielenia, żeby tak trudno czasem nam nie było. Jeżeli chodzi o karmiczne związki nie zawsze są miłosnymi. Karmiczne związki mogą być w relacjach i korelacjach zawodowych, przyjacielskich, rodzicielskich i aspektu rodzeństwa i wiele innych połączeń, które tutaj również nie wymieniłam. Pamiętajmy o tym, że dusza świadomie wybrała to, co mamy do przepracowania, ma nam to pomóc w rozwoju i wyrównaniu właśnie tych historii, które mamy do przepracowania. Karmiczne relacje, w zależności co mamy do przepracowania, tutaj postaram Wam się też w proponowanych podpowiedzieć, czy też wskazać filmik o karmicznych związkach, i to też może być taki dodatkowy nośnik informacji, zatem zapraszam. Karmiczne związki. I karmiczne związki miłosne, które są, mają też za zadanie przepracować pewien aspekt, abyśmy my funkcjonowali na wyższym poziomie duchowym. Czy karmiczny związek jest zawsze źle kończący się, czy jest skazany na porażkę? A porażka wcale nie musi być porażką w interpretacji definicji, o czym za chwilkę. Nie musi być. Rodzaj przepracowań czy też karmy w danym wcieleniu jest kilka i możemy kilka przepracowywać również równocześnie. Na przykład w historiach zawodowych i w historiach miłosnych dwoje różnych ludzi, dwie różne karmy w jednym czasie możemy przepracować. Takie rzeczy też widziałam. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie związków karmicznych, tych miłosnych, czy one za każdym razem muszą być te złe? W sensie takim, że są trudne, że są doświadczalne, że są skazane na porażkę. I wynieśmy też informację porażki. Czym jest porażka? Porażka w pierwszym momencie może być dla nas odbiorem tym, że myśmy się rozstali. Popatrzmy na to z innej perspektywy. Rozstaliśmy się, przerobiliśmy karmę, czyli finalnie zyskaliście coś oboje, mimo że nie jesteście razem. Być może nie powinniście być razem i to zrozumieliście, czyli poszliście krok do przodu. Czy to jest porażka? Finalnie nie.
w tym momencie możemy tak to odbierać. Jeżeli chodzi o kwestię tarota i to, jak na przykład, czy to jest relacja karmiczna, gdy jest to nośnik karmiczności, często też w układach partnerskich pokazuje mi się związek karmiczny w dwóch kartach, w karcie diabła i w karcie koła fortuny. Bardzo często w koło fortuny jest to relacja, która miała nam się przydarzyć, która jest też z tak zwanego przeznaczenia, a relacja z przeznaczenia nie zawsze jest do końca życia. On, ona, oni się mieli pojawić w naszym życiu. Jeżeli chodzi o kwestię karty diabła, bardzo często jest to dla mnie w interpretacji nośnikiem, że mamy się nauczyć wyswobadzać z relacji, które nam nie służą, które nas ciągną w dół. To też, że jeśli zrozumiemy, że mamy czegoś się od siebie nauczyć i pozwolić sobie pójść wolno, to kolejna relacja nie będzie musiała być już trudną, bo bardzo często, jeżeli tu nie potrafimy czegoś zrozumieć za pierwszym, drugim, trzecim razem, to uwalniamy się od tej osoby, idziemy w kolejną historię, ale przyciągamy podobnych. I bardzo często też mogę, ja słyszę, dlaczego ja przyciągam ciągle mężczyzn zajętych, albo dlaczego tylko żonaci po mnie sięgają. No i tu się zaczyna ten aspekt. Masz to do przepracowania. Zauważ, gdzie popełniasz błąd na samym początku. Czy godzisz się świadomie na wchodzenie w te relacje? Czy ta osoba zapomniała powiedzieć, że jest w jakiejś relacji małżeńskiej i później się dowiadujesz i co później robisz? Czy godzisz się na kontynuowanie? Czy właśnie, jeżeli drugi, trzeci, czwarty raz coś takiego cię spotkało, to nie jest właśnie ten moment, słuchaj, nie jest nam po drodze, mimo że czujecie coś do siebie, nie są rozerwane te więzy, kolejne masz nie wchodzić, karta diabła. Nie powodować właśnie tego, co ci nie służy. Zatem te historie, które często nam się powielają, czyli sięgają po mnie zajęte osoby, a ciągle trafiam na nieudaczników, nieudaczników na zasadzie takiej, że ciągle ten mężczyzna, czy też ta kobieta w jakiś tam sposób nazwalibyśmy, że im się coś nie udaje, o może w ten sposób, że ciągle mają jakieś problemy, jak nie ze sobą, to z pracą, to inne historie i my ich ciągle naprawiamy. Czy to kobiety, czy to mężczyzna w związku? I zastanówmy się, czy dajesz wędkę, czy gotowy produkt. Jeśli gotowy produkt, to może czas tylko wskazać drogę, resztę roboty ta osoba ma robić, a może w karcie diabła też wielokrotnie widziałam takie informacje, że związek karmiczny ma dać na cel, jeżeli ta relacja się zakończyła, nie pozwalaj sobie na jej powrót, bo ty nie masz wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. Zatem relacje karmiczne z aspektu karty diabła mnie pokazuje, że mamy nauczyć się stawiać granice i nie wchodzić w te relacje, które nam nie służą, bo ciągną nas w dół. Relacje karmiczne z koła fortuny. Tutaj nie jest łatwo, ale może być przyjemniej. Dlaczego nie jest łatwo? Bo tutaj ciągła jest taka uwaga. Uwaga na to, aby swój egoizm zostawić tam i umieć wspierać tą osobę, z którą jesteśmy. Nie może tu się pojawić zazdrość o sukces, nie może tu być zazdrość o kontakty inne międzyludzkie. Nie mówię tutaj, że ma być goda na tak zwane poczucie zdrady, ale na to, że na przykład ktoś może mieć większe grono przyjaciół, przyjaciółek, tak? Że ktoś może mieć poczucie własnej przestrzeni, nie ograniczanie tej osoby, tylko wspieranie. I przy kole fortuny bardzo często w tych relacjach karmicznych pokazuje mi się tak, że póty tych dwoje się wspiera, ta relacja będzie pięknie szła i oboje coś zyskują i wzbogacają również swoje wnętrze, ale i status majątkowy. Pamiętajcie o tym. Zatem relacja karmiczna to jest świadomy wybór duszy poprzez to, co mamy do przepracowania w obecnym wcieleniu, takie zadanie mamy. Relacja karmiczna, związek karmiczny nie zawsze jest miłosny. Możemy to sprawdzić również z aspektu numerologicznego, to miejmy tego też świadomość. I pamiętajmy o tym, że karma nie jest karą. Karmą jest konsekwencją naszych działań. To też jest w wiadomości. Jeżeli chodzi o kwestię bratniej duszy, jest to relacja, która może być bardzo harmonijna. Bardzo często są tak zwane pozytywne energie nas tu otaczające.
Bratnia dusza pojawiła się po to i jest obok nas, abyśmy my się rozwijali i byli na pewnym poziomie, do pewnego poziomu ma nas ta relacja doprowadzić. Bratnich dusz możemy mieć kilka. Natomiast bratnie dusze to są relacje z najbliższą rodziną, z przyjaciółmi. Natomiast bratnia dusza z moich obserwacji, tutaj powiem coś, co być może wielu z Wam się nie spodoba, jest relacją, która nie może się realizować na płaszczyźnie związkowej. Dlaczego? Bratnia dusza, czyli niczym brat, a niczym brat, no relacje partnerskie z rodzeństwem są nieskazane. Nie w dobrym tonie, tak to ujmę. Zatem ta relacja jest po to, aby nam towarzyszyła, żebyśmy zrozumieli, że ta relacja daje nam właśnie taki wyższy poziom dzięki tej relacji. Ale z moich obserwacji, w moim odczuciu, nie jest to relacja, która ma łączyć dwoje ludzi w aspekcie związkowym. Bratnia dusza. Dlatego też, gdy ja czytam czasem pytania, czy to jest moja bratnia dusza w aspekcie miłosnym, to bardzo często mówię, ojej, to nie w tą stronę idzie i ciesz się, żeby to nie była twoja bratnia dusza, bo z bratnią duszą z moich obserwacji no nie do końca można się wiązać. I ta relacja może być na początku bardzo taka ochy, achy, ale to nie taka jest rola tego związku, tak to nazwijmy. No i mamy bliźniaczy płomień. Czym jest bliźniaczy płomień? Bliźniaczy płomień jest to dusza, która została podzielona na dwie części. Każdy z nas ma pierwiastek męski, pierwiastek żeński. No i to zostało rozdzielone. Jest to tak zwana miłość absolutna. Jest bardzo często też naszym lustrzanym odbiciem. I w zależności, jaką my mamy świadomość tego, czego mamy się nauczyć i co możemy dzięki temu lustrzanemu odbiciu zyskać, tak ten bliźniaczy płomień może się nam realizować. Bliźniaczy płomień na jedno wcielenie spotyka się raz. I wcale nie musi się w tym wcieleniu również pojawić. Zatem, jeśli spotkałeś bliźniaczy płomień, to spotyka Ci coś wyjątkowego. Bardzo często łączy Was ta sama pasja, ta sama namiętność, tak zwana miłość absolutna. Natomiast jest to też tak zwane odbicie lustrzane Twojej osoby. W zależności, jakim lustrem się nosisz, tak ta relacja też będzie wyglądała. Jeżeli nie spotkasz bliźniaczego płomienia w tym wcieleniu, to coś złego? Nie, absolutnie nie i nie musisz o to zabiegać. Ale pamiętaj o tym, że bliźniaczy płomień trafia się, jeśli już, to tylko raz. Wielokrotnie miałam w swoich pytaniach do kart, czy to też jest mój bliźniaczy płomień. Pamiętajcie o tym, że bliźniaczy płomień, jeśli się zdarza, to tylko raz. Bliźniaczy płomień, czyli tak jak mamy bliźnięta. Mogą być aspekty. Bardzo często bliźniacze płomienie czują to samo, myślą podobnie. To jest tak, jak mamy bliźniaki jednojajowe. One czują, że tej drugiej coś jest. Tak samo w związkach z bliźniaczymi płomieniami tak jest. Jedna strona wyczuwa drugą, ale bardzo często to lustro pokazuje nam te cechy, których być może w sobie nie lubimy, i abyśmy nauczyli się nad nimi też pracować. Bliźniacze płomienie, bratnie dusze bardzo często są też mylnie interpretowane. Bardzo często chcemy ich, pragniemy ich. Mam nadzieję, że to jest mój bliźniaczy płomień. Mam nadzieję, że to jest moja bratnia dusza. Z bratnimi duszami to funkcjonujemy. Z bliźniaczym płomieniem możemy trwać w tak zwanej miłości absolutnej,
też warto wiedzieć, czym jest miłość absolutna, aby pójść dalej. Ale też ma każda relacja jakiś cel, jakieś zadanie. Aby móc funkcjonować w tak zwanym bliźniaczym, relacji z bliźniaczym płomieniem, musimy pokochać najpierw siebie, aby móc bez tak zwanych wybuchów funkcjonować w tej relacji. I teraz tak, bliźniaczy płomień to jesteśmy my, a to jest nasza tak zwana nierozerwalna, a jednak rozerwana część. I też możemy spotkać się na różnych poziomach w tym wcieleniu. Ktoś może być bardziej doświadczony, a tutaj mniej doświadczony. I też wszystko to jest do uregulowania. Pamiętajmy o tym, że bliźniaczy płomień jest naszym lustrem. Naszym lustrem, który ma nam pokazać, ile możemy, a czego nie powinniśmy sobie przede wszystkim robić. Jaki jest klucz do sukcesu w konfiguracjach z bliźniaczym płomieniem? Pokochaj siebie, akceptując swoje wady, umiejętność sobie wybaczania, a wtedy ta historia z bliźniaczym płomieniem będzie rysowała się w komforcie. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten krótki, ale starałam się w pigułce Wam wyjaśnić, z mojej perspektywy, czym jest relacja karmiczna, czym jest, co to jest bratnia dusza i bliźniaczy płomień. Mam nadzieję, że mi się to udało. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Jeśli Wam się filmik podobał, łapka do góry. Jeżeli chcecie więcej filmików i z nimi być na bieżąco, to subskrybuj i kliknij dzwona. Także komentarz po sobie będzie mi miło, jeśli pozostawisz. Zatem do usłyszenia raz jeszcze. Do zobaczenia już wkrótce.